Bardzo lubię te spotkania i przyznam ci, ci się szczerze, że ja się zupełnie nie męczę. E, l, l, lubię te spotkania i jak mam czas, to e, biorę w takich spotkaniach udział i w ostatnim czasie rzeczywiście tutaj tych spo, spotkań jest sporo. I to jest bardzo fajne, bo to jest jak zawsze kontakt z jakąś taką jednak żywą publicznością, która żywo reaguje, czy to bezpośrednio przed seansem, czy bezpośrednio po seansie, więc te reakcje są też różne, ale ja to bardzo lubię. Ja to bardzo lubię, ja od tego nie, nie uciekam, w sumie, zawsze czekam na te pytania z sali po projekcji, ale też przed projekcją są też ludzie, którzy już widzieli film, przychodzą i chcieliby się spotkać, więc to jest bardzo fajne tego słowa, żeby tutaj padło, a skoro pan zaczął. Bardzo proszę. Przyznam szczerze, że ostatnio zostaliśmy rozpieszczeni przez publiczność, bo się wykupywały całe sale po 400 osób, więc yy, nie ma problemu ze spotkaniem dla 40 osób. Yy, yy, ostatnio naprawdę nas to spięło, bo na długo przed yy, jakimś yy, naszym przyjazdem, to był Konin, ale i nie tylko, więc nie było wolnych miejsc, więc spoko. Uważam, że to nie ma znaczenia, czy tam jest 400 osób, czy 40. Mam wrażenie, że to jest coś takiego, że ludzie są bardzo w sumie spragnieni e, takich spotkań. I widzę, że się sprawdza taka formuła, że na przykład jak jest seans połączony potem ze spotkaniem za, z aktorem, i to widzę, że ludzie bardzo chętnie na takim czymś zostają i są chętni do tego, żeby się w jakiś sposób. Z tą osobą, którą wcześniej widzieli na ekranie, skonfrontować, na zasadzie nawet z takiej czystej ciekawości. No, z własnego dzieciństwa pamiętam też w sumie, że człowiek zawsze jest taki ciekawy tej osoby, która tam przyjeżdża, i myślę, że taka idea w ogóle takich spotkań jest jak najbardziej wskazana. Szkoda, że nie zawsze organizatorzy wierzą w to, że ludzie przyjdą. A ja uważam, że ludzie są, często bardzo zaskakują i przychodzą.